Cześć, przychodzę z zakończonymi produktami. Zacznę od żelu pod prysznic w filmie Dove. Słuchajcie, ja takie zawsze miałam mieszane uczucia do Dove. Nawet jak wchodziło pierwszy raz wiele, wiele, 30, 35 lat temu na rynek, pojawiło się mydełko takie w kostce. No i ono miało specyficzny zapach, tak jak Nivea ma swój zapach, tak samo Dove ma swój zapach. Nie zapach był dla mnie przeszkodą, tylko mydełko, które zostawiało taką powłokę na rękach tępą. Wiecie, no ręce i tak się często myje, ale jak się wykąpaliście, wymyliście w tym mydle, to wtedy nie było jeszcze żeli ani innych płynnych rzeczy, tylko były mydła w kostce. Więc jak się wymyliście tym mydłem w kostce, to skóra była taka tępa, jak się ją dotykało. Nie była gładka, nie była szorstka, tylko była taka tępa. I Dove ma to do siebie, że jest specyficzne, ma te, nie dość, że zapach, to jeszcze takie zostawia, właśnie wszystkie te produkty zostawiają taką tępą skórę. I tu jest to samo. Ja się wyżelowałam tym żelem. Wyszorowałam tym żelem. Sama go zużyłam, więc 200 ml, więc na kilka razy mi to starczyło. No i skóra oczywiście po dotyku jest taka tępa, nie pieni się ten żel, wręcz przez chwilę myślałam nawet, że to jest żel, balsam do ciała, bo on się nie pienił wcale, ale jednak doczytałam, że jest, chyba że się jest pomyłka i po prostu ktoś tutaj zmienił napis. Raz mi się w życiu zdarzyła pomyłka, że kupiłam szampon, a to była odżywka. Ale no to co, cóż. No i co? Zapach ma ok, no bo dla Dove'a jest taki delikatny, kremowy, taki przyjemny. I co za tym idzie właśnie, że jest taka skóra tępa. Czy domywa? Domywa oczywiście. Słuchajcie, ja nadal mam budowę w domku letniskowym, więc codziennie, co drugi dzień przyjeżdżam okurzona, spocona, śmierdząca, brudna, no wszystko co najgorsze. Ale zmęczona, ale zmęczona tak pozytywnie, wiecie, że coś się tam dzieje i że tu już jest ku końcowi. Ja myślałam, że to się skończy w tamtym roku przez miesiąc, w maksie dwa, a tu już mamy rok i dwa miesiące. No ale cóż, idzie do przodu, idzie ku lepszemu, cały czas coś ulepszamy, cały czas coś robimy. No i mam nadzieję, że naprawdę w tym roku, chociaż mąż teraz jest trochę połamany, ale no więc się trochę przedłuży. Ale obiecał, że dokończy i że w tym roku już będzie zakończenie sezonu, będzie parapetówka. Parapetówka będzie licha, bo będzie tylko z Julką, z jej chłopakiem, ewentualnie z moją przyjaciółką. Zobaczymy, czy się uda. No, ja naprawdę mam nadzieję, że to już będzie w tym roku. Ja teraz mam dużo wolnego, ale też wielu rzeczy nie zrobię, bo jestem na chorobowym, więc niewiele rzeczy mi można robić. Gdyby to był urlop taki, wiecie, dwumiesięczny, no to wtedy już tam naprawdę bym spała i bym tam dziobała i bym już wszystko miała skończone. Oprócz tych bardzo ciężkich rzeczy, czyli układania płyt chodnikowych. No to jest męża, że tak powiem, działka i on powiedział, że mi to dokończy. Ojej, jak się rozgadałam. Także Dove, no 9 na 10. No i tutaj przychodzę z perfumami. Słuchajcie, to są bardzo słodkie perfumy, bardzo przyjemne. One się utrzymują nie za długo, bo tak 30 minut w maksie, ale faktycznie jak chcecie się odświeżyć i tak pachnieć takim boomem, tak wiecie, jak ktoś przychodzi, to ojej, aż zaciągnie w nosie i taka słodycz aż bije, no to ten perfum jest dla Was. No mówię, utrzymuje się do 30 minut, więc nie za długo, ale faktycznie no pachnie, jak się popsikacie, to pachnie dość intensywnie, dość mocno. To jest napisane, nie wiem jak to się czyta, bo z francuska niekoniecznie, ale la vie, więc przypuszczam, że to jest podróba, podróby, podróby i la vie lavelle, więc przypuszczam, że to jest to, ale tamten to tak troszeczkę zajrza perelem, a tu jest typowo taki słodki zapach, także daję mu 7 na 10. No za to, że krótko się utrzymuje, ale że jest ładnie pachnący na plus. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa, pa.